Siemano, dzisiaj wszystkim kolejnym tutorialu. Tym razem jest to baking textur, który może być przydatny w grach, gdzie zastępuje się kilka tekstur jedną teksturą. Jedyne minusy, jakie tu można zobaczyć, jest to, że tutaj jest tekstura zrobiona w 2K, a tutaj widać pikseliozę. Tu jest normalna tekstura, takie jak były, a tutaj jest już po bakingu. Oczywiście dodałem do tego jeszcze Ambient Occlusion, gdzie na rogach widać tak ciemniej jest. To nawet realistycznie wygląda. Co tu jeszcze można dodać, że dzięki tej metodzie, bo jak widać to jest Ambient Occlusion, może zmienię jak jest. Poszukajmy o to. Mamy jedną teksturę, czyli wszystkie tutaj tekstury na jednej teksturze, że tak powiem, i można je teraz malować tak jak tutaj jest pomalowana nasza podmurówka. Może jak się uda mi teraz zrobić, bo akurat tego za bardzo nie umiem, to zaznaczmy sobie stodołę i dajmy tutaj Texture Paint, gdzie oczywiście mam wybraną teksturę takiego myszku i można teraz malować. Jak widać jest pomalowana mniej więcej i można różne takie właśnie, żeby mech był na podmurówce, można różne pęknięcia dorobić i tak dalej. Oczywiście ta tutaj tekstura jest niedokończona, bo brakuje mi jeszcze kilku tekstur, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wam tutaj przedstawić, jak to wszystko chodzi. Na samym początku mamy naszą zwykłą tutaj stodołę, która ma kilka tekstur. Jak tu można spojrzeć na boku, ma tutaj trochę tekstur. Jak wejdziemy w tryb edycji, jak widać, jest wszystko i wychodzi poza obrąb tego budynku. Więc w tej sytuacji trzeba wszystko skopiować. Robimy sobie Shift D. Przechodzimy do trybu Edit Mode i można od razu już usunąć wszystkie tutaj tekstury. Trzeba w Edit Mode. Usuwamy wszystkie tekstury i teraz jak już mamy taką tą kopię naszej stodoły, klikamy U i Lightmap Pack. Tutaj wpisujemy sobie Image Size, czyli 2048 w tym przypadku. I Pack Quality dajemy na maksa. Margines ja ustawiam w tym przypadku na 400. Klikamy OK. Wtedy jak widać nam się tekstury ładnie spakują, że tak powiem, do... jakby to powiedzieć jeszcze raz. Spakują się do jednego obrazka, nie będą wychodziły poza obszar obrazka. Więc wtedy trzeba dodać nowy obrazek. Od razu dodam, żeby było, żeby pokazać tutaj dalej. Tworzymy tutaj z plusikiem nowy obraz 2048 i nazywamy go sobie, tutaj będzie stodoła diffuse 100, stodoła diffuse 100. Oczywiście tutaj kolor jest w tym przypadku jak na razie nieważny. Ja daję sobie, dam tym razem ten czerwony, żeby się chociaż odróżniało. I jak zaznaczymy teraz wszystko, tutaj mało widać. Mogłem zrobić inny kolor, ale już mniejsza z tym. Tutaj jak jesteśmy, nawet może wybór face'ów jest tak. To tutaj jest jeden face, tu jest drugi, tu jest czyste miejsce jak widać. Można sobie jeszcze tą zoptymalizować siatkę, bo jak widać tu mamy okno, które jest tutaj i ono jest takie trochę by było spikselizowane, można je sobie przenieść i zeskalować. Tak samo z resztą tutaj różnych tych tekstur. Przenosimy, skalujemy tutaj gdzie mamy wolne miejsce, oczywiście zostawiamy trochę odstępu między nimi. No i wtedy jak już mamy taki obiekt, no to można przejść dalej do zakładki renderu. I akurat ten obiekt sobie usunę, bo już mam o tą stodołę, czyli usunę sobie tutaj, stworzę nowy materiał i damy color jako image texture i tutaj wybieramy stąd naszą stodołę diffuse. Mamy całą czerwoną stodołę mamy. Jak widać już tutaj sobie wcześniej przeniosłem tutaj różne okna, różne takie, żeby to lepiej wyglądało. Wtedy jak już mamy wybrany nasz tutaj obrazek, przełączę sobie tutaj na dwa widoki. No i jeszcze trzeba do boku. Wejdę w Node Editor.
oczywiście to jest robione na silniku Cycles. Można zobaczyć, że tak wygląda tutaj Node Editor od naszego materiału. Tutaj jest Inch Texture, mamy 100 do Adivius, to musi być o tak zaznaczone. Więc wtedy pokażę ten drugi obiekt i tak, wejdźmy w Object Mode, zaznaczamy najpierw sobie tą oteksturowaną, co ma wiele tekstur i zaznaczamy potem tą drugą, która ma tylko materiał. Jak widać, świeci się na zielono, czyli jest aktywna, to trzeba o tym pamiętać. Schodzimy sobie na sam dół do zakładki Bake. Tutaj pochowam. Mamy sobie tutaj coś takiego jak Bake Type. To zmieniamy jak na razie na Diffuse. Diffuse to jest ogólnie kolor. Kolor tego wszystkiego. No to dajmy Diffuse Margin w tym przypadku na 4 piksele i Ray Distance musi być, oczywiście to musi być zaznaczone, czyli Select to Active i Ray Distance dajmy na 1. I wtedy jak już tak mamy zaznaczone, tutaj mamy tą Zodoa Diffuse, czyli tą czerwoną teksturę zaznaczoną, można kliknąć Bake. To jest zależne od tej, od rozdzielczości tekstury, to się dosyć długo robi, więc jak to się już skończyło robić, jak widać tutaj z boku jest tutaj, gdzie jest puste miejsce, gdzie można jeszcze różne tutaj obiekty dać, no to jest czerwone, a reszta jest oteksturowane, to czarne. No to pewnie dlatego tutaj w środku coś tak, podłoga jest czarna, więc przechodząc dalej można jeszcze dodać właśnie te cienie, co tutaj były z boku. Czyli jest to Ambient Occlusion. Trzeba zrobić nową teksturę, czyli dodajemy nową teksturę i nazywamy ją Stodoła i AO, czyli Ambient Occlusion. Dajemy 2048 na 2048 i kolor, to jest ważne, wszystko, schodzimy do zera i tak samo alfa, to jest najważniejsze, alfa musi być 0. Dajmy sobie OK, tworzy nam się przezroczysta tekstura. Wtedy tutaj w materiale trzeba wybrać właśnie tą nową teksturę stworzoną, to jest Stodoła AO, Stodaola, jakoś inaczej napisałem, czyli o ta tekstura, ona jest przezroczysta i wtedy ją można zacząć renderować. Czyli na sam początek wybieramy ten, co ma wiele tekstur, naszą tą stodołę bazę i drugą stodołę, czyli tą, która ma ten materiał, stodoła AO. Czyli jak widać, ta jest zaznaczona, a ta jest aktywna. Przechodzimy sobie do zakładki render i oczywiście tutaj zależne jest to, ile tutaj sampli damy, jak będzie to wyglądało. Ja akurat może tym razem sobie zmienię na 128, niech będzie. I dajemy tutaj Ambient Occlusion, wybieramy i klikamy sobie Bake i czekamy. No, po wyrenderowaniu stworzy nam się taka biała tekstura i jak schowamy tą zwykłą stodołę, kolor zmieni się właśnie na taki biały, tylko tutaj w rogach będzie takie poprzyciemniane. Jak widać tutaj to nie wygląda tak super dobrze, ponieważ jest mały sampling dany. Jak widać tutaj mam ustawione na 32 sample, więc polecam ustawić więcej, 128 albo więcej, jak to ma wydajny komputer. Więc wtedy zapisujemy właśnie tą teksturę, czyli stodoła Ambient Occlusion i trzeba przejść do naszego folderu, gdzie zapisaliśmy, czyli ja to mam tutaj. I wtedy edytujemy te obie tekstury za pomocą GIMPa. I wtedy przechodzimy najpierw do naszej tekstury Ambient Occlusion i szukamy jak najbliższego punktu. Przechodzimy w zakładkę kolory i opcję kolor na alfę. Wybieramy sobie z ekranu o ten kolor i jak widać wszystko nam się przeprawi, będzie takie jak widać szare, czarne do przezroczystości. Klikamy sobie OK. Wtedy zaznaczamy wszystko, kopiujemy i wklejamy do tej drugiej naszej tekstury. I jak widać trochę nam się tutaj poprzyciemniało po rogach. Oczywiście jeżeli nam to nie wystarcza, można to zduplikować tą warstwę. Ja zduplikuję to 4 albo 3 razy, niech będzie. Powinno wystarczyć 3 razy. I zapisujemy po prostu jako stodoła diffuse. I wtedy przechodząc do blendera, to ta jest ta ładniejsza stodoła, czyli na tą, co tutaj
UV mapa wygląda, tak? Nadajemy właśnie ten, tą teksturę inną, czyli będzie stosowa. Zamknę, otworzę z pliku jeszcze raz. O ta. Jak widać, teraz są takie przyciemnienia. Bardzo fajnie to w grze też wygląda. Wystarczy teraz wyeksportować. Jedynie co, właśnie jak mówię, tutaj trochę te cienie mają słabą jakość, ale to jest tylko dla celów demonstracyjnych. I trochę słabo, że tutaj te tekstury nie są aż takie wyraźne, niestety. Ale dzięki temu można właśnie różne tutaj detale pododawać, jak pęknięcia, jak ten mech, który dodawałem wcześniej, i takie różne rzeczy. Więc mam nadzieję, że poradnik się przydał i zapraszam do komentowania, do oceny filmu. Więc dzięki i na razie.